Dzień dobry Państwu. Witają Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szanowni Państwo, pod koniec 2021 roku mieliśmy do czynienia z kryzysem dyplomatycznym pomiędzy Francją i Australią. Rząd Australii planował wcześniej, jak twierdzą Francuzi, zakup francuskich okrętów podwodnych z napędem konwencjonalnym. Ostatecznie do tej transakcji nie dojdzie. Australia zdecyduje się najprawdopodobniej na zakup jednostek z napędem atomowym od Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Całe to zamieszanie było związane z powstaniem nowego paktu o nazwie AUKUS. I w listopadowym numerze miesięcznika Raport na ten temat pojawił się artykuł naszego dzisiejszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Mickiewicza, który jest pracownikiem Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, ale w przeszłości był również związany z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Pan profesor specjalizuje się w zakresie stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania potencjału militarnego w polityce państw oraz form aktywności graczy międzynarodowych na terenach morskich. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz redaktorem naczelnym Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Panie profesorze, serdecznie witamy na naszym kanale. Dzień dobry, witam panów. Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania rozmowy. Panie profesorze, we wrześniu 2021 roku ogłoszono bardzo wielkie zainteresowanie na świecie. To wywołało ogłoszenie, zainaugurowanie nowego formatu współpracy technologiczno-obronnej pomiędzy państwami anglosaskimi, Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. W skrócie AUKUS, to w polskim wymowie AUKUS, to oczywiście akronim od anglojęzycznych nazw tych trzech państw. To jest prawdopodobnie nowy, ważny element architektury bezpieczeństwa w obszarze Azji i Pacyfiku. No i takie pierwsze porządkujące pytanie, panie profesorze, czym jest AUKUS oraz co zdecydowało o jego powstaniu? AUKUS jest formalnie, jak panowie tu już w przedmowie mówiliście, na dzisiaj trójstronną umową o kooperacji technicznej, która formalnie ma na celu rozwój potencjału australijskiej floty podwodnej. W praktyce jednak, patrząc na strategię wszystkich tych trzech państw, a zwłaszcza Australii i Stanów Zjednoczonych, jest to raczej koalicja polityczno-wojskowa, a ja nawet jestem skłonny stawić taką tezę, że w przyszłości może to być sojusz polityczno-wojskowy. Taka dosyć odważna teza jest oparta na analizie zarówno sytuacji w obszarze Indo-Pacyfiku, jak i celach strategicznych trójki państw, które podpisały to porozumienie, ale jednak musimy powiedzieć, czym jest, skąd się wziął, jakie jest znaczenie tego, jak ja powiedziałem dzisiaj, formalnie umowy trójstronnej, ale prawdopodobnie przekształcającej się w sojusz. Musimy wskazać czynniki, które doprowadziły do jego powstania i tutaj te czynniki możemy podzielić w zasadzie na takie wymierne i trochę używając języka paradyplomatycznego powiedziałbym, że niewymierne. Wymierne to oczywiście kwestia zakupu czy potrzeby zakupu tychżeż okrętów podwodnych przez Australię i cała meandra, która powodowała, że kontrakt w zasadzie zdobyli Brytyjczycy. Musimy cofnąć się do 2014 roku, w którym to Australia, świadoma pewnych przeobrażeń, zwłaszcza w obszarze Oceanu Południowego i południowej części Oceanu Indyjskiego,
zdecydowała się na rozbudowę swojej floty podwodnej, kierując ofertę zakupu tych jednostek do swojego tradycyjnego partnera handlowego, czyli Korei Południowej. I tu mieliśmy taką pierwszą sytuację, która spowodowała pewien zwrot w polityce australijskiej. Koreańczycy, obawiając się z jednej strony reakcji chińskiej, z drugiej strony chcąc wywrzeć nacisk na Australię, która prezentuje dosyć twarde stanowisko związane z przestrzeganiem limitów połowu kryla na Oceanie Południowym, na tyle prowadziła taką obstrukcyjną politykę zmierzającą do tego, aby to Australia wycofała się z kontraktu, a nie Korea odmówiła jego realizacji. To przekształciło się w procedurę podjęcia rozmów z Francją i tutaj mamy bardzo prostą odpowiedź, dlaczego Francja straciła ten kontrakt. Francuzi podpisali kontrakt, ale harmonogram przekazywania jednostek był nie do przyjęcia dla władz australijskich ze względu, jeszcze raz powtórzę, na zmianę sytuacji geopolitycznej w tych akwenach, które wcześniej powiedziałem. Stąd narodził się pomysł zakupu tychżeż jednostek u innego partnera i to swoisty dar niebios dla Stanów Zjednoczonych, w mniejszym stopniu dla Zjednoczonego Królestwa. I te czynniki, które to spowodowały, tak jakby chcąc to pokazać w punktach, więc po pierwsze, czynniki, które spowodowały, że Australijczycy zdecydowali się na podjęcie współpracy takiej dosyć szczególnej w wymiarze trójstronnym ze Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonym Królestwem, w zasadzie możemy tutaj powiedzieć o czterech takich czynnikach. Dwa pierwsze to są czynniki, które warunkują politykę australijską. Już powiedziałem, rozbudowa chińskich możliwości działania, zwłaszcza militarnego, w południowej części Oceanu Indyjskiego. Australia dosyć spokojnie patrzyła na aktywność chińską na Oceanie Indyjskim. Ona otoczyła się w pobliżu Cieśniny Bengalskiej. W zasadzie takim najbardziej zagrożonym państwem są Indie. Nagle okazało się, że penetracja cieśnin indonezyjskich, myślę tutaj przede wszystkim o cieśninie Lombok, spowodowała, że siły zbrojne czy flota chińska znalazła się w pobliżu Australii i miejsca ulokowania ich interesów. Druga kwestia, o której rzadko się mówi w Polsce, to jest specyfika chińskiej aktywności w obszarze antarktycznym. W zasadzie naruszanie zapisów dotyczących limitów połowowych i bardzo specyficzna eksploatacja samej Antarktydy o charakterze, powiedziałbym, formalnie cywilnej, ale w praktyce wojskowej. I to są te główne powody, które skierowały Australię ku ściślejszej współpracy z Stanami Zjednoczonymi i zarzucenia tej polityki, którą uprawiali przez kilkadziesiąt ostatnich lat, czyli równego traktowania Chin i Stanów Zjednoczonych jako praktyki. I to jest jakby ten główny czynnik, który spowodował, że Australia zdecydowała się na podpisanie umowy o współpracy, natomiast Stany Zjednoczone uzyskały istotnego partnera w sytuacji, kiedy dotychczasowy sojusz, czyli Quad, Związek Państw, czyli Indie, Australia, Japonia, Korea Południowa, nie chciały prowadzić działań o charakterze militarnym, które mogłyby być miały wymiar antychiński. To tak w skrócie. Znaczy, jeżeli mogę, małą dygresję, bo ja pamiętam ten moment, kiedy ogłoszono przede wszystkim rezygnację z kontraktu francuskiego i poinformowano, bo to było chyba ze sobą sprzężone, o zmianie dostawcy tych okrętów podwodnych. Oczywiście znamy z historii takie podobne przypadki, kiedy jakieś państwo wycofuje się z zawartego już kontraktu zbrojeniowego, żeby daleko nie szukać. My w Polsce mieliśmy kilka lat temu przykład ze śmigłowcami, a wcześniej mieliśmy przykłady chociażby niezrealizowania kontraktu z przyczyn politycznych, na przykład też Francja-Rosja. Ale panie profesorze, to się jednak nie mieści w głowie, że w ramach jednak państw NATO na tak zaawansowanym etapie doszło do wycofania się z takiego kontraktu. Jak to zostało odebrane i jak to wpłynie na relacje tych państw z Francją? Czy to należy brać pod uwagę jako czynnik istotny?
A to wyrwał mi pan, dziękuję za to pytanie, bo ja chciałem właśnie jakby tak gdzieś tam znaleźć taki moment, w którym wypowiem to zdanie, a mogę wypowiedzieć go na początku, a nie pod koniec naszej rozmowy. A ja się wcale nie dziwię, że gdzieś tak w okolicach wyborów prezydenckich we Francji państwo to zostanie zaproszone do tego porozumienia. Z tym, że jednoznacznie wtedy mamy sytuację taką, że ten sojusz, ten układ, nazwijmy tu kooperacji gospodarczej, zaczyna się przekształcać dosyć istotne porozumienie polityczno-militarne czy polityczno-gospodarcze. Wcale się nie zdziwię, z tego względu, że Francja po pierwsze ma zbyt rozległe interesy w tym regionie. Dwa, że układ sił, jaki się wytworzył w regionie, powoduje, że tak naprawdę Stany Zjednoczone stoją w sytuacji, w której są traktowane podobnie jak Chiny, czyli państwo, którego ekspansja, obecność raczej ogranicza pole manewru regionalnych graczy niż wspiera ich bezpieczeństwo. I to jest taki paradoks tej sytuacji, rywalizacji w obszarze Indo-Pacyfiku między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, że ten tak zwany obrońca regionu, stabilizator regionu zaczyna być postrzegany przez regionalnych graczy za państwo, które nie chroni, tylko wspiera proces destabilizacji regionu. Znaczy, bo tutaj, panie profesorze, pojawia się tak, że kwestia, bo bardzo dużo poświęciliśmy na razie uwagi samej Australii, w sensie temu, dlaczego politycznie Australia zdecydowała się na tego typu ruch. Zrywają z tym, co pan profesor powiedział, pewnego rodzaju balansowanie między wpływami mocarstw w obszarze czy to Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, jego południowej części. No ale na pewno nie możemy uciec od tego, że inicjatorem najprawdopodobniej tego typu działań są Stany Zjednoczone, które starają się w ten sposób odpowiadać na tą ekspansję polityczną, ekonomiczną Chin. W swoim artykule pan profesor pisze też, że Stany Zjednoczone, no można powiedzieć, przez długie lata dzięki swojemu potencjałowi sił morskich, no były w stanie utrzymać kontrolę albo zapewnić sobie możliwość wpływania na te kluczowe akweny w regionie, ale zdolności chińskie w tym zakresie cały czas rosną, no i w tej chwili możemy zaobserwować, że chińskie siły morskie są zdolne do stałej obecności na przykład na Oceanie Indyjskim, co wszystko tak naprawdę wymusza na Amerykanach pewne działania reaktywne, to znaczy obserwowaliśmy wcześniej w ich polityce dość duży unilateralizm, tak, dążenie do tego, że to oni są tym gwarantem bezpieczeństwa, że to inni powinni zabiegać o to, żeby być pod parasolem amerykańskim. No w tej chwili jakby Chiny tą architekturę bezpieczeństwa w regionie podważyły, zmieniają to. No i chciałem pana profesora zapytać, czy z perspektywy amerykańskiej aktualny dobór tych partnerów w ramach AUKUS, czyli Wielka Brytania i Australia, jest optymalny. No, wspomniał pan profesor już o Francji, ale pozwolę sobie może zapytać bliżej o państwa obszaru właśnie Azji, Pacyfiku. Czy jeszcze jakieś inne państwa mogłyby dołączyć do takiego paktu, który właśnie, no w odróżnieniu od Quad, gdzie pan profesor zauważył, że jednak to wejście na etap współpracy wojskowej stanowi na razie problem, to czy może Amerykanie w ramach AUKUS-a nie będą chcieli zbudować nowej konfiguracji sojuszy, gdzie właśnie ta współpraca wojskowa i technologiczna będzie stanowiła core? To znaczy, amerykańska polityka w basenie Oceanu Indyjskiego jest na poziomie statu nastendi. Także musimy sobie to jasno powiedzieć, administracja Bidena, może to złe słowo, ale takie mi przyszło na myśl w tej chwili, naprawia błędy administracji Trumpa, który skoncentrował się na środkowej i południowej części Pacyfiku, całkowicie odpuszczając Ocean Indyjski. Nawet jeżeli używano słowa Indo-Pacyfik, to ten Indo-Pacyfik zakończył się w rozumieniu amerykańskim do 2021 roku na Zatoce Bengalskiej. I tutaj mamy do czynienia z taką próbą odbudowy możliwości działania. Ona jeszcze ma szansę powodzenia z punktu widzenia jakby przewagi strategicznej Amerykanów.
bo na dzisiaj jakby weźmiemy pod uwagę te dwa porty, które są przygotowane do stacjonowania chińskich okrętów, tak, czyli Djibouti i Gwajdar, to możemy powiedzieć, że to jest tak maksymalnie 18 jednostek nawodnych, które mogą przebywać na terenie, na akwenie Oceanu Indyjskiego, no ale nie posiadają wsparcia i ochrony przeciwlotniczej. I świadomość tego powoduje, że ta chińska ekspansja, która przestraszyła Amerykanów, zakłada właśnie działalność ofensywną okrętów podwodnych, które mają przejść właśnie tymi cieśninami indonezyjskimi, ale od południa, a nie od północy tego państwa. I to stanowiło taki pierwszy sygnał dla Amerykanów, że trzeba zmienić układ. Jeżeli Państwo byście popatrzyli, bo faktycznie Biden jeszcze nie przedstawił swojej strategii bezpieczeństwa, ale mamy strategię rozwoju floty wojennej i lotnictwa amerykańskiego, która zaistniała na początku 2022 roku i ona bardzo wyraźnie określa zmianę polityki właśnie i aktywności. Pośrednio ja to odbieram w sposób następujący. Zakres tych zmian jest jednoznacznie wskazuje, że Amerykanie przyznali się, że przestali kontrolować, czy raczej panować na Oceanie Indyjskim. Stąd pomysł budowy tego układu wielostronnego, multilateralnego, ale marzeniem Stanów Zjednoczonych jest tu sojusz z Indonezją, Indiami, Arabią Saudyjską i RPA. A jak powiedziałem, możliwym realnie jest sojusz z Francją, którą od razu tutaj dopowiem, wcale powiedziałbym lekkim sojusznikiem nie będzie. Dlaczego nie jest możliwy ten sojusz z tymi państwami regionu? Dlatego, że one zareagowały bardzo pozytywnie na zmianę akcentów chińskiej polityki w regionie. To znaczy, to może nie wygląda tak w takim ogólnym oglądzie, jak jest odbierane, ale musimy na to zwrócić uwagę. Chińczycy jednak przełożyli akcenty. I nie jest to klasyczna ekspansja gospodarcza, tylko próba poszerzenia kooperacji z tymi państwami. Proszę zwrócić uwagę na Zatokę Perską. Tam mamy do czynienia z budową potężnych terminali przeładunkowych w każdym z państw regionu, w którym udziałowcem mniejszościowym, co jest niezwykle istotne, są Chiny. I te kraje jakby znalazły się w sytuacji, w której uznały, iż samodzielność w polityce regionalnej jest dla nich ważniejsza. I Indie bardzo wyraźnie odmawiają ściślejszej kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi, budując własny układ regionalny. Indonezja w zasadzie trudno mi jest powiedzieć, z jakich powodów, bo gospodarczo i politycznie jest w stanie ten program zrealizować, ale zarzuciła realizację takiego programu rozwojowego, jeżeli chodzi o kontrolę akwenów morskich, koncentrując się tylko i wyłącznie na monitorowaniu akwenów, które są sporne z Chinami. Poza tym musimy pamiętać o tym, że istotą sankcjonującą amerykańską obecność w tym regionie jest zwalczanie piractwa, a Indonezja nie jest zainteresowana zwalczaniem piractwa w Zatoce. Oczywiście nie Malakka. No i w zasadzie zostaje nam Republika Południowej Afryki funkcjonująca w układzie kooperacyjnym z Chinami, czyli w BRICS-ie. Czyli w zasadzie Amerykanie zostali osamotnieni w regionie, stąd skłon ku kierunku Australii, no i skłon kierunku Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, że na środku Oceanu Indyjskiego leży sobie taka malutka wysepka, która jest bazą brytyjską, pozwalającą na kontrolę dosyć znacznego obszaru tego akwenu. Znaczy to, panie profesorze, zanim przejdziemy do perspektywy Chin, jeżeli mogę w takim razie, myślę, to będzie też ważne dla naszych widzów, postawić taką hipotezę, to znaczy, że możemy, to co obserwujemy w tej chwili, to nie jest już próba przez Amerykanów obrony, zdolności do tego, żeby kontrolować te obszary morskie, a pośrednio oczywiście szlaki handlowe i swoje wpływy polityczne,
tylko to jest przejście raczej do pozycji, kiedy staramy się uzyskać potencjał, który uniemożliwi kontrolę naszemu przeciwnikowi. W pewnej mierze tak, z jednym zastrzeżeniem. Chodzi nam o południowy szlak transportowy, czyli ten, który omija kanał Suezki i Morze Czerwone, tak? Czyli przejście od południowych wybrzeży Afryki, wyjście na Amerykę Południową i wschodnie wybrzeże Afryki. Proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy bardzo mocno w ramach właśnie BRICS-u zainwestowali gospodarczo w Amerykę Południową, a zwłaszcza w tą jej część załóżmy wokół Zatoki Meksykańskiej. To jest dla nich niezwykle istotny nowy kierunek ekspansji, i ta kontrola tego właśnie szlaku jest dla nich niezwykle istotna. Oni mają świadomość, że nawet jeżeli przepłyną cieśninę Malakka, to jednak Morze Czerwone i kanał Suezki może być tym miejscem, które uniemożliwi im, na którym uniemożliwiona będzie ich żegluga. Właśnie, panie profesorze, Łukasz trochę wywołał tą kwestię perspektywy chińskiej, bo każda akcja wywołuje reakcję. No i możemy sobie tutaj przyjąć, że znaczy to jest tak powszechnie się uważa, że AUKUS jest jednak przeciwko Chinom. Nie jest to przypuszczenie, tylko raczej stwierdzenie. I teraz pytanie, czy pana ocenie AUKUS, działania Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii wpłyną w jakiś sposób na politykę chińską w tym regionie? Czy Chiny zmienią swoje podejście do polityki morskiej, może podejmą inne decyzje strategiczne w celu zminimalizowania konsekwencji działalności tego sojuszu, czy to będzie raczej dla ich polityki długofalowej marginalne? To znaczy Chiny zapewne bardzo chciałyby zniwelować znaczenie AUKUS-u, natomiast nie mają zbyt wielu instrumentów, które pozwoliłyby osiągnąć im ten cel. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że w zasadzie cała trójka partnerów, także jeszcze raz powtórzę, z Australią, którą postrzegamy jako tego jednego z zasadniczych krajów kooperacji gospodarczej Chin, stają się stosunkowo niezależne od konsekwencji chińskiej polityki. To jest jakby pierwsza sprawa, tak? Jak już ja tu wspomniałem na początku, że Australia, która jeszcze do 2018-2019 roku chciała być tym krajem, który ściśle kooperuje z Chinami. Było takie piękne pojęcie wprowadzone w doktrynie bezpieczeństwa Australii, że Australia chce być przewodnikiem Chin po Antarktyce. Ta polityka chińska spowodowała, że jednak przeważyły cele polityczne nad celami gospodarczymi. Że jednak Australia świadoma tego, że może stać się obszarem oddziaływania chińskiego i zdarzenia wokół jej terytorium mogą wpłynąć negatywnie na jej położenie i bezpieczeństwo, zdecydowała się na jednak ten krok jednoznacznej kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi, a powiem więcej, w momencie, kiedy otrzymają pełną dostawę tych okrętów podwodnych, śmiem twierdzić, że będzie to główny gracz w regionie i Amerykanie raczej będą wspierać działania australijskie niż prowadzić aktywność militarną na kwestii południowej części Oceanu Indyjskiego. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, to trzeba podkreślić to, że Chińczycy będą osiągać swoje cele, wykorzystując zapisy prawa morza. Oni tak naprawdę dzisiaj większość swojej aktywności realizują, prowadząc formalnie, oficjalnie badania naukowe na Morzu Otwartym, które są oczywiście dopuszczone, tylko że nie powinny one mieć wymiaru militarnego, a mają. I podtrzymanie tychże zasad pokojowego wykorzystania morza przez siły zbrojne. Przypominam, że pokojowe wykorzystanie morza przez siły zbrojne jest to nieantagonistyczne prowadzenie aktywności morskiej, w tym ćwiczeń morskich.
Więc oni mogą spokojnie po spenetrowaniu tego akwenu, wyznaczeniu tras przejścia okrętów podwodnych, wyznaczeniu tras przejścia okrętów nawodnych, stworzenia różnych rozwiązań związanych z obecnością w regionie, mogą spokojnie prowadzić tą aktywność, którą możemy nazwać zapewnieniem stałej obecności, projekcją siły, zdolności do reakcji na działania przeciwnika i to będą realizować bezwzględnie. A w sytuacji, kiedy uda im się usankcjonować tą obecność w pasie wybrzeża Afryki Zachodniej, czyli rozbudować więcej niż uzyskać prawo pobytu okrętów chińskich i większej ilości portów niż tylko Djibouti, no to w zasadzie osiągną to, co chcieli osiągnąć. I w zasadzie myślę, że Amerykanie już się pogodzili z tym, że będą musieli funkcjonować jakby równolegle z flotą chińską na tym akwenie. Znaczy tutaj, panie profesorze, jeszcze chciałbym wrócić do tego, co pan powiedział na samym początku, znaczy mówiąc o tym, że na pewno dla Chin duże znaczenie będzie miało to, kiedy już Australia pozyska, wdroży te okręty podwodne z napędem atomowym. Z tego jakby, co udaje się znaleźć w internecie, jest mowa, czy była w przypadku okrętów jeszcze produkcji francuskiej o 12 jednostkach, nie wiem, czy jakby jaka liczba w tej chwili planowana jest w odniesieniu do okrętów z napędem atomowym, ale no, pan profesor powiedział coś takiego, że to będzie też oznaczało, że Australia staje się bardzo podmiotowym graczem, jeżeli chodzi o kontrolę, czy też wpływanie na określone części akwenów morskich w regionie, a Stany Zjednoczone będą musiały się pogodzić, że będą mogły dostarczać technologię, będą mogły współpracować, ale jakby to nie one będą tam obecne. I czy pan profesor uważa, że jakby tego typu strategia, czyli pozyskiwania pewnych partnerów, no, którym jednak udostępnia się no, technologię, która przez lata była uważana za niedostępną, tak, którą jakby nie dzielono się nawet z sojusznikami w ramach NATO, czy to jest jakby też pewna droga, żeby inaczej wzmacniać państwa, których interesy potencjalnie mogą właśnie nie być zbieżne z Chinami, a dzięki temu jakby no trochę osiągać większy efekt niż koszty, które jesteśmy w stanie ponieść do ograniczenia chińskiej ekspansji. I jak najbardziej, tylko pamiętajmy o tym, że Australia jednak jest jednym z najstarszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, tak? Że to nie jest tak, że to nagle znaleźliśmy sobie nowego partnera. Jest to kraj, który faktycznie rozumie interesy amerykańskie, prowadzi tą politykę proamerykańską i na pewno jest tak, że jeszcze raz powtórzę, Amerykanie obudzili się moim zdaniem mniej więcej w roku 2018, ale sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez administrację Donalda Trumpa był dosyć specyficzny, nazwijmy to w ten sposób. Nie podjęli działań, które by uzasadniały czy też ograniczały poziom chińskiej ekspansji. Jeszcze raz powtórzę, największym problemem w regionie tutaj jest to, że sojusznicy nie do końca chcą amerykańskiej obecności. To musimy sobie jasno powiedzieć i tego się już nie uda odwrócić. Koncentracja na aktywności polityczno-militarnej, jaką zaproponowały w regionie Stany Zjednoczone, czyli to gwarancje kontroli akwenów bezpieczeństwa żeglugi, niestety w zderzeniu z propozycją kooperacji gospodarczej przegrały. I praktycznie jakby Amerykanie zbytnio nie mają wyjścia, mają świadomość tego, że interesy australijskie w kontekście, zwłaszcza będę tutaj podkreślał kwestię Antarktydy, są bardzo mocno zbieżne i w sytuacji, kiedy, a pamiętajmy, Układ Antarktyczny kończy się w 2043 roku, czyli w zasadzie niby daleko, ale już bardzo blisko, może dojść do prób zmiany jego zapisów, a Amerykanie przez cały okres obowiązywania Paktu Antarktycznego prowadzili taką politykę właśnie, stoimy z boku, przyglądamy się, ale jeżeli trzeba będzie, zareagujemy.
I to jest też taki dosyć istotny plus, jeżeli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych w polityce australijskiej. No i trzeci element, ja bym nie deprecjonował tego skali tego porozumienia gospodarczego, bo jednak proszę zwrócić uwagę, że umowa brytyjsko-amerykańsko-australijska gwarantuje, że jednostki te będą powstawać w stoczniach australijskich, czyli tak. Jest to zastrzyk technologiczny niezwykle istotny, który może pozwolić znowu zbudować Australię jako tego pożądanego dla Stanów Zjednoczonych gracza, ponieważ będzie ona mogła wystąpić z propozycją kooperacji w zakresie rozwoju technologii militarnej państwom regionu. No tak, czy jakby tutaj panie profesorze, jakby tak już może trochę w zakresie political fiction, ale że Amerykanie niekoniecznie właśnie muszą szukać wśród państw, które w tej chwili mają określony potencjał. Oni mogą mi w pewnym sensie budować. No i tutaj rzeczywiście Australia i historycznie, i politycznie, i cywilizacyjnie no jest im na pewno bliższa niż przekonanie takich państw jak Indie. Tak, tak, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że te pivoty polityki hinduskiej są dosyć znane, tak? Że to wcale to nie jest partner trwały i partner, który zapewni ciągłość, niezmienność sojuszu. No tak jest, nawet już patrząc przez pryzmat nawet najnowszej historii relacji z Wielką Brytanią. A panie profesorze, myślę, że możemy już przejść do ostatniego elementu, to znaczy dyskutujemy bardzo mocno o regionie Azji i Pacyfiku, ale AUKUS i co najmniej dwa państwa, tak, czyli Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, no, są jednymi, można powiedzieć, z najistotniejszych członków Paktu Północnoatlantyckiego i myślę, że na pewno nie można uciec od dwóch pytań, znaczy pierwszego, na ile w ogóle powołanie AUKUS i forma tego powołania, tak? No bo przynajmniej tak to było komentowane w światowej opinii publicznej, że ten pakt powstawał trochę w tajemnicy przed innymi państwami, nazwijmy to, z NATO. Na ile on zagraża spoistości sojuszu? Na ile może stanowić kolejny kamyczek do tej dyskusji, czy NATO ma sens. Ja wiem, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, a nie innej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Europie i na pewno na to jest bliższe odpowiedzi, że tak, jest jak najbardziej potrzebne, ale jakby ten pakt pokazuje też, że w ramach państw NATO może dochodzić do pewnych istotnych różnic. A druga kwestia, no to jest trochę nasza perspektywa polska, tak? To znaczy na ile to, co się stało wokół Australii, co się dzieje w Azji i Pacyfiku, powstanie AUKUS, czy Pana zdaniem to ma wpływ na naszą perspektywę, naszą politykę bezpieczeństwa, czy też naszą politykę morską? Czy są to jednak kwestie, które no przynajmniej w najbliższej przyszłości nie będą na nas oddziaływać? To znaczy, pytanie jest złożone. Ja przyznam się szczerze, że poszukiwałem na nie odpowiedź. Nawet prezentowałem swoje tutaj tezy na takiej właśnie konferencji przed kilkoma tygodniami, to organizowała właśnie Sojusz Północnoatlantycki. I na szczęście dla NATO mamy sytuację wokół ukraińską, nazwijmy to w ten sposób. Ja stawiam tezę, że administracja Bidena wbrew pozorom kontynuuje politykę zmiany obszarów strategicznych, którą zapoczątkował Barack Obama, ale w zasadzie wszyscy przypisujemy to Donaldowi Trumpowi. Oni mają doskonałą świadomość, że właśnie ten obszar Indo-Pacyfiku będzie tym obszarem istotniejszym, ale z punktu widzenia polityki Bidena raczej mówimy to o Zachodnim Oceanie Indyjskim, czyli ten pasie poprzez Zatokę Perską, Morze Czerwone w dół do wybrzeży afrykańskich. I wydaje mi się, że celem administracji Bidena, pierwszych jego wizyt w Europie i rozmów z poszczególnymi politykami europejskimi była taka koncepcja, której chciał przekonać Europejczyków, żeby zrealizowali ten pomysł, który głośno wyraził Trump, czyli Europa bezpieczeństwo zapewni sobie sama, bo my mamy swoje problemy i musimy skoncentrować się na innym regionie. I myślę, że ten proces takiego przesuwania się, czyli Amerykanie kontrolujący obszar od mniej więcej wschodniej części Morza Śródziemnego
przez kanał Suezki właśnie na Indo-Pacyfik, to jest a państwa europejskie pilnujące obszaru kontynentalnego, to jest cel polityki amerykańskiej, zakłócony przez tą sytuację ukraińską, gdzie nie udało się jeszcze wykonać tego manewru, w którym to właśnie państwa członkowskie NATO z Europy podejmą te działania. Ten wyłom niemiecki był tu niezwykle istotny, ale w mojej ocenie w momencie, kiedy ta stabilizacja nastąpi, bo co robią dzisiaj Amerykanie? Odbudowują zwartość NATO. Tak? Ale odbudowanie zwartości NATO może polegać także na tym, że NATO będzie zwarte, silne, ale wcale Amerykanie nie muszą odgrywać wiodącej roli na odcinku europejskim. I myślę, że taki jest cel polityki amerykańskiej. Jeżeli dojdzie do deeskalacji konfliktu, myślę, że dojdzie, bo te pierwsze sygnały tutaj, które płyną ze strony ukraińskiej, czyli informacja o tym, że to jest taka fajna narracja dyplomatyczna, którą chciałbym podkreślić, że i tak prawdopodobieństwo, że państwa członkowskie NATO wszystkie zagłosują za przyjęciem Ukrainy do paktu są niewielkie, w związku z tym my jesteśmy w stanie zawiesić nasze starania, co pozwoli znowu Putinowi odgłosić sukces i zakończyć spór, może być takim początkiem powrotu do tej koncepcji, gdzie Europa ma się bronić sama, a przy pomocy amerykańskiej Amerykanie skoncentrują się na obszarze ulokowania swoich strategicznych interesów. Konsekwencje dla Polski wiadomo. Właśnie o to chciałem bardziej, nie, może konsekwencje do Polski, tak, to pewnie temat na osobną rozmowę, ale zastanawiałem się, czy jest pan profesor w stanie wyobrazić sobie odpowiedniki AUKUS-u w innych regionach świata, no pod egidą amerykańską oczywiście, do realizacji sektorowych interesów tego państwa. No nie sugeruję tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, choć niektórzy w ostatnim okresie również podobne interpretacje w debacie wysuwali. No jakby też tutaj, ja jestem akurat jestem krytycznie nastawiony do idei zbudowania Międzymorza pod polskim przywództwem i kooperacją ze Stanami Zjednoczonymi, bo uważam, że interesy państw regionu stoją dosyć w dużej sprzeczności z interesami polskimi. Nie wszystkie te kraje zaakceptują Polskę jako lidera, ale to jest taki zaczątek. Natomiast na pewno Amerykanie chcieliby, marzyliby, aby się taki układ polityczny udało zbudować w Ameryce Południowej. Ale antyamerykańskość polityków tego regionu powoduje, że on raczej nie ma szans powodzenia. Także myślę, że AUKUS to jest na dzień dzisiejszy jedyny realny scenariusz, drugi gdzieś tam się rysuje, to jest Międzymorze, i trzeci, chyba najbardziej realny, ale tutaj mamy do czynienia z stanowiskiem opinii publicznej, czyli układ państw nordyckich w sojuszu z Wielką Brytanią. I racjonalność tej polityki, czy powodzenie tego projektu, budowy tego systemu powiązań i reakcji w sytuacjach kryzysowych między Wielką Brytanią, Norwegią, Szwecją, Danią i Finlandią, będzie bardziej efektywniejszy bez obecności amerykańskiej niż z obecnością amerykańską. Także że myślę, że mamy takie dwa obszary, które mogą być zbudowane w podobny sposób, czyli Międzymorze, aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, pytanie o rolę tego regionalnego lidera, czy państwa regionu zaakceptują Polskę jako tego regionalnego lidera, i ten układ nordycki, ale tam jeszcze raz powtórzę, raczej liderem, czyli tym realizatorem polityki amerykańskiej będzie Wielka Brytania, a nie Stany Zjednoczone. Panie profesorze, szanowni państwo, znaczy w ciągu naszej rozmowy wyszliśmy od okrętów podwodnych wokół Australii, udało nam się przejść do Europy, zahaczyliśmy nawet Amerykę Południową, a skończyliśmy trochę na państwach nordyckich. Oczywiście główną osią naszej dyskusji był nowy pakt wojskowy, technologiczny AUKUS, i niewątpliwie jego powstanie wpłynie na architekturę bezpieczeństwa w obszarze
Azji i Pacyfiku. I temat jest dość nowy, aktualny, ale z pewnością będzie jeszcze ogniskował opinię międzynarodową, tak jak cały ten obszar, jak pan profesor był uprzejmy powiedzieć, no amerykańskie zainteresowanie przeniosło się tam już od polityki Baracka Obamy i chyba cały świat jest świadomy teraz tego, że główna oś rywalizacji, czy też konstytuowania się może na nowo kształtu systemu międzynarodowego będzie przebiegała przede wszystkim w tym obszarze, więc na pewno tej problematyce morskiej, paktu AUKUS, ale także tego, jak inne części świata, jak wybrane akweny będą wpływały na tą rywalizację międzynarodową, będziemy się dalej przyglądać. A naszym dzisiejszym gościem był pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A szanowni państwo, a my zachęcamy do tego, żeby materiał udostępniać, żeby subskrybować nasz kanał i o to, żebyście państwo również pisali w nim swoje komentarze i pytania. My, ale mamy nadzieję, że również pan profesor, jeżeli pytania będą interesujące, postara się udzielić na nie odpowiedzi. Dziękuję, że byliście państwo z nami i zapraszamy już na kolejne materiały. Do widzenia.